uczelnia jest świetnym miejscem do takiej dyskusji. Uczelnia będzie stała otworem dla wszystkich, którzy chcą pozytywnie i w dobry sposób myśleć na temat regionu i nasz region rozwijać. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć dziś tu w tym wydarzeniu, a szczególnie mi jest miło, że w grudniu tego roku odebrałem wzrok pana rektora tytuł honorowego profesora uczelni. Tak jak pan profesor powiedział, że uczelnie są takim miejscem, gdzie dochodzimy do prawdy, w takim sensie prawdy naukowej, i temu służą uczelnie, zarówno uczelnie akademickie, jak i uczelnie zawodowe. Tematyka uczelni zawodowych bardziej koncentruje się na sprawy praktyczne i to właśnie w tych panelach tutaj wybrzmiewa, czego akcentem jest dyskusja o porcie przeładunkowym w Małaszewiczach. Muszę powiedzieć, że w weekend odwiedziłem państwa region i ta sama dyskusja odbyła się podczas inauguracji 30-lecia Gminy Wiejskiej Terespol w sobotę. Te same tematy, wyzwania i problemy, ale myślę, że tych plusów rozwoju tego obszaru, w szczególności Małaszewicz, jest więcej i myślę, że trzeba działać w tym kierunku, żeby rozwijać ten port przeładunkowy, co jest niezwykle istotne, zarówno jeżeli chodzi o kwestie możliwości logistycznych, będzie miało również wpływ na sytuację finansową państwa, gdyż tu może być ważny punkt europejskiego pobojca. Wiemy wszyscy doskonale, ja mówię tu przede wszystkim o środowisku przedsiębiorców, które reprezentuję, że czasy są absolutnie inne niż do tej pory, że ryzyk jest bardzo dużo. Te ryzyka stwarzają szanse dla jednych, zagrożenie dla drugich i tego typu spotkania, gdzie można podzielić się doświadczeniami, gdzie można opowiedzieć o kluczowych elementach rozwoju, tak jak pan prezes, a infrastruktura twarda jest jednym z kluczowych elementów rozwoju gospodarczego wszędzie, na całym świecie, nie tylko na Podlasiu, że tego typu spotkania są bardzo ważne, aby przedsiębiorcy byli w stanie podejmować właściwe decyzje, bo od tych ich decyzji zależy i rozwój firm, ale także losy wielu rodzin, pracowników, którzy w tych firmach pracują. Jeszcze bardziej wartościowe są takie wymiany poglądów, kiedy w tym uczestniczą naukowcy, którzy od strony takiej bardziej makro, pewnych ram, pewnych procesów też potrafią nakreślić pewne potencjalne scenariusze i to powoduje tego typu właśnie wydarzenia, jak ten kongres, że przedsiębiorcy z Białej Podlaskiej i z okolic pewnie będą lepiej przygotowani do podejmowania właściwych decyzji. Panie rektorze, dzisiaj rzeczywiście stolica gospodarcza Polski, Polski Wschodniej, jest z Białej Podlaskiej? Tak, to bardzo ładne i trafne określenie. Rzeczywiście nie co dzień zdarza się, że zbiera się tyle ważnych osób w jednym miejscu, w murach naszej uczelni Akademii Bialskiej. To jest olbrzymia szansa dla przedsiębiorców, którzy uczestniczą w tym spotkaniu, ale też możliwość pokazania dróg rozwoju dla samorządowców, polityków czy profesorów uniwersyteckich, którzy też tutaj uczestniczą w naszym spotkaniu. Rzeczywiście nasz region potrzebuje drogowskazów rozwoju gospodarczego. Kamieni milowych. Kamieni milowych, teraz to takie właśnie modne określenie. Niektóre my znamy, ale niektóre są dopiero do odkrycia w trakcie dyskusji. I rzeczywiście w tej chwili jesteśmy po dwóch panelach dyskusyjnych. Przyznam, że jestem pod dużym wrażeniem, po pierwsze takiego optymistycznego przekazu, który płynie do naszego regionu, bo okazuje się, że mamy potencjał, a po drugie
przy tej sytuacji politycznej, którą mamy w tej chwili, rzeczywiście optymizm i dobry przekaz jest nam potrzebny. I on występuje, ale jest oparty na wiedzy, na analizie i na doświadczeniu. Ja myślę, że jedyna okazja dla wielu osób, które chciałyby dobrze pracować, dobrze inwestować i swoje przedsiębiorstwa prowadzić w sposób wzorowy, to jest właśnie uczestnictwo w tym kongresie. Cieszę się, że jest dużo osób, cieszę się, że jest zainteresowanie mediów, bo w ten sposób przekaz pójdzie szerzej na cały region, a to, co pan ładnie zauważył, stajemy się, czy jesteśmy w tym momencie taką stolicą przedsiębiorczości, no powiedzmy we wschodniej Polsce, już nie mówmy, że w całym kraju. Ja przypomnę, że dzisiaj jest 27 dzień czerwca, czyli Dzień Międzynarodowy Przedsiębiorcy. A zatem ten kongres specjalnie jest w tym czasie, bo przedsiębiorcom należy się szacunek, należy się uznanie. To jest, jak powiedziałem, sól naszej ziemi. To są ludzie, którzy dadzą nam pracę, a nam w uczelni dają swoje doświadczenie. My, kształcąc praktycznie, to bez przedsiębiorców nie jesteśmy w stanie tego zrobić dobrze. A oni są świetni, pomagają nam, zainteresowani. To są tacy prawdziwi patrioci. A więc takich ludzi gościć w uczelni to prawdziwy zaszczyt. Dwa pierwsze panele pokazały, że nasza diagnoza, którą żeśmy postawili jeszcze w ubiegłym roku, planując ten kongres, była prawidłowa. Wyznaczyliśmy i zaproponowaliśmy dla partnera Akademii Bialskiej właśnie dwa merytoryczne tematy, czyli Małaszewicze i terminal przeładunkowy plus autostrada. I ta dyskusja, która do tej pory wybrzmiała, w 100% potwierdza, że nasza diagnoza co do ważności tych tematów była słuszna. Jeżeli chodzi o uczestników paneli, to muszę z satysfakcją powiedzieć, że ta strona merytoryczna, czyli naukowcy, eksperci, praktycy życia gospodarczego, których żeśmy zapraszali jako gospodarzy Izb Bielsko-Podlaska Izba Gospodarcza, dopisali i wydaje mi się, że w 100% potwierdzili zasadność ich zaproszenia, czyli ich wypowiedzi były bardzo merytoryczne i wnioski, które formułowali, były jak najbardziej trafne. Niestety, z żalem to muszę powiedzieć, że zawiodła trochę ta reprezentacja polityczna i jeżeli chodzi o udział panów posłów, a przede wszystkim udział władz wojewódzkich, czyli pana marszałka, pana wojewody. Wydaje się, że konferencja gospodarcza dotycząca południowego Podlasia, pierwsza chyba od kilkunastu lat tego typu, pierwsze tego typu przedsięwzięcie, które zgromadziło tak liczne i tak merytoryczne grono, zasługuje na to, żeby przedstawiciele tej władzy, którzy są wybrani przez nas i w naszym imieniu sprawują tą władzę, żeby posłuchali, co mają im do powiedzenia przedsiębiorcy, naukowcy, eksperci. Mam nadzieję, że ponieważ nasza impreza jest zaplanowana jako cykliczna, że za rok już tego błędu nie popełnią, stawią się w komplecie i będziemy mogli im swoje racje i oczekiwania bezpośrednio przedstawić. Dodam tylko jeszcze, że jest zaplanowane po kongresie takie zbiorcze wydanie tego, o czym była mowa i jakie wnioski zostały sformułowane. I oczywiście nie omieszkamy tego przekazać tym ludziom, o których mówiłem, żeby choć w ten sposób jakby zapewnić im dostęp do wiedzy, która tutaj została przekazana. Na koniec zapytam, bo dla mnie jest to szczególnie istotne i ważne. Wybraliście rozmową z rektorem Nitychorukiem, wskazaliśmy, że są to kamienie milowe, czyli autostrada i port suchy przeładunkowy w Małaszewiczach. Trochę odeszliście i właśnie nie wiem pod jakim kątem i dlaczego to zdecydowało, czy po prostu już z waszego doświadczenia. Bo do tej pory region był kierowany, oczywiście była granica, był przepływ towarów, był port przeładunkowy, ale była też turystyka, było też zdrowie, było też te takie wyjazdy i to, że region może stać się takim miejscem, gdzie właśnie pieniądze będą zostawiali mieszkańcy innych regionów. Tu w tym momencie na razie odpuściliśmy.
Oczywiście to wszystko jest bardzo ważne, tym niemniej ta renta położenia, którą chcemy wskazać i do wykorzystania poprzez te dwa projekty infrastrukturalne, ona była przecież podnoszona w naszym regionie już od, no, jeżeli kilkudziesięciu lat, prawda, w ten czy inny sposób przewijały się te tematy na różnych spotkaniach gospodarczych. Chcemy teraz szczególnie mocno je wyartykułować. Chcemy jako Bielsko-Podlaska Izba Gospodarcza mówić właśnie o tych rzeczach najważniejszych, ponieważ jeżeli te projekty będą realizowane, to cała gospodarka regionu na tym skorzysta. To nie jest tak, że tylko te firmy, które mają terminale przeładunkowe, ponieważ one kooperują z różnymi innymi firmami, mniejszymi, większymi z regionu. Ten cykl koniunkturalny wtedy się nakręci i przełoży się na wszystkie obszary działalności gospodarczej firm zrzeszonych w Bielsko-Podlaskiej Izbie Gospodarczej. Pan profesor zachęca nas do tworzenia dobrych strategii. Oprócz tego, że mamy strategię wojewódzką, pamiętajmy o tym, że na poziomie lokalnym tworzymy własne strategie. My to robimy w Bielsko-Podlaskiej, robimy to w układzie funkcjonalnym razem z gminą. Podobne miejskie obszary funkcjonalne funkcjonują wokół innych ośrodków, mam tu na myśli Razem Podlaski, Parczew czy Włodawę. Biała Podlaska rzeczywiście przeżywa teraz swój najlepszy okres. Przepraszam za taką autopromocję, ale z dumą to podkreślamy, że jest to kadencja bezprecedensowego wzrostu nakładów inwestycyjnych dzięki właśnie skutecznej absorpcji środków pochodzących ze wsparcia Unii Europejskiej, ale także z programów sfinansowanych czy dofinansowanych środkami budżetu państwa, bo to już jest 100 milionów zewnętrznych środków, które w ten sposób wykorzystaliśmy i niezależnie od tego, jaki charakter ma realizowana w ten sposób inwestycja, także ta finansowana środkami unijnymi, a już przed chwilą usłyszeliście państwo, jakie to są kwoty dofinansowania, to najczęściej są to środki konsumowane przez lokalne firmy. To lokalni przedsiębiorcy i chwała wam za to, okazują się najbardziej konkurencyjni w przetargach i te pieniądze de facto zasilają rozwój gospodarczy miasta, bo dają miejsca pracy, dają rozwój lokalnej przedsiębiorczości, przynoszą miastu dochody podatkowe. Muszę państwu powiedzieć, że osoba, która otrzyma tę nagrodę za chwilę, wraz z mężem Filipem, ta pani postawiła na nogi dworek w Oskrzenicy, w którym ta pani prowadzi domisiowe słodkości, produkcję wykwintnych tortów, pysznych wybiegów, ciast i organizację tak zwanych słodkich stołów, aż ślinka cieknie. A mąż zajmuje się dworkiem w Oskrzenicy, w którym organizowane są wesela i imprezy komercyjne. Działa także restauracja i hotel. Nagrodę w kategorii Udany Start otrzymuje pani Dominika Maksymiuk. Zapraszamy. W kategorii Innowacyjna firma otrzymuje tę nagrodę Alutim Polska Spółka ZO. Zakład Alutim Polska w Białej Podlaskiej istnieje od 1995 roku. Jest częścią niemieckiej grupy przedsiębiorstw. A za nagrodę otrzymuje za swoje innowacyjne działania. Alutim wybudował nowoczesną halę produkcyjną, inwestując 90 milionów złotych ze środków własnych. Firma uruchomiła produkcję płyt warstwowych do motoryzacji według najnowocześniejszych technologii. Zastosowano automatyczną linię do cięcia i wykonania powłok zewnętrznych. Całość jest sterowana przez centralną jednostkę, która określa wszystkie parametry procesu. Zapraszam pana Dariusza Karpińskiego na nagrodę w kategorii Lider Przedsiębiorczości. Panie Dariuszu, zapraszam na scenę. Pan Dariusz Hordejuk jest twórcą Bakalwity, która zajmuje się importem orzechów, owoców suszonych, ziaren oraz jest producentem past orzechowych. Zapraszam. Dobrze, proszę.
Ostatnia kategoria Przedsiębiorca Roku. Nagrodę otrzymuje pan Mirosław Smulczyński, prezes CL Europort spółka z o.o. Obecnie spółka obsługuje średnio co trzeci pociąg kontenerowy wjeżdżający w ramach nowego jedwabnego szlaku przez kolejowe przejście graniczne Brześć-Terespol. Nagrodę wręczy pan Jarosław Lubecki, prezes Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej. Serdecznie gratulujemy. Bardzo dziękujemy za cierpliwość, za taką dobrą atmosferę do dyskusji i powiedzieliśmy to sobie dzisiaj już nie raz. Miejmy nadzieję, że to będzie nasza nowa świecka tradycja, Kongres Bialski Przedsiębiorczości z nagrodami, z koncertami i z licznymi, mam nadzieję, sponsorami. Do usłyszenia. Thank you.